Śnieżek zatem nie siedzi, siedzi Kostecki, Cygan. Tu wracamy do filmu Guya Ritchie Przekręt, Snatch, Brad Pitt w roli Cygana. W tej fabule, którą tutaj klecę na Państwa użytek, także Cygan się pojawia. Cygan zresztą pod tym pseudonimem artystycznym funkcjonujący, bardzo wybitny sztukmistrz sztuk walki, Cygan Kostecki, którego już przed laty oskarżono, że to on gwarantował bezpieczeństwo jakimś tutaj przybytkom rozkoszy, że był ochroniarzem w którymś z tych burdeli, jednym czy więcej. Ciekawa rzecz, że Cygan Kostecki, o ile mi wiadomo, dalej odsiadujący wyrok paroletni, sam już w roku 2012 na jednym, dzięki jednemu z elektronicznych komunikatorów tam społecznościowych, internetowych, pan Kostecki, Cygan, informował o całej tej sprawie właśnie w tym tonie niepochlebnym dla Centralnego Biura Śledczego, dla funkcjonariusza Śnieżka. Prasa, bo to mówię 2012 rok, można sobie jeszcze wygooglać, ale dziś w roku 2019, kiedy Cygan siedzi, Śnieżek nie siedzi, bracia Rysicz wyszli i normalnie funkcjonują. Jeden słyszałem bardzo tak jakoś tutaj żwawo funkcjonuje. Podobno jego pasją jest strzelectwo i spadochroniarstwo i stara się podobno nie wypaść z formy, obydwa te sporty uprawia. Ciekawa rzecz, prawda? Przybysz z Ukrainy, który ma takie hobby strzelectwo i spadochroniarstwo, a tu w Polsce w sposób no jednak trwale niezakłócony przez działanie służb policyjno-śledczo-prokuratorskich i wymiaru sprawiedliwości, dalej funkcjonuje jako biznesmen podkarpacki, więc taka jest sytuacja. Siedzi jeden, drugi nie siedzi, bracia nie siedzą, wrócili do życia biznesowego. Pisze prasa. I to możecie Państwo sięgnąć do gazet z ostatnich dni kwietnia. Rzeczpospolita. No to jednak, owszem, prasa głównego ścieku i spełniająca funkcje usługowo-reżimowe, ale jednak dbająca o zachowanie prestiżu takiego centralnego organu, więc nie lekceważyłbym tego, że Rzeczpospolita napisała w ostatnich dniach kwietnia o właśnie seks biznesie pod nadzorem służb, rzecz jasna, polskich, postPRL-owskich. I teraz z tego, co pisze Rzeczpospolita, wiemy, że całe to ściganie sutenerów podkarpackich, ukraińskich i nieukraińskich z pochodzenia ochroniarzy seks biznesu podkarpackiego, że to dochodzenie zostało wszczęte i do aresztowań doszło dopiero wtedy, kiedy służby ukraińskie zmotywowały jakoś, zdopingowały do działania służby po naszej stronie granicy. Dlaczego służby ukraińskie miałyby być tym zainteresowane? No zdaje się, że ten seks biznes tutaj podkarpacki wiązał się po prostu z eksportem nieszczęśnic, nieszczęśników, którzy w tym biznesie tutaj byli z własnej woli czy po niewoli byli zatrudniani. I to po ukraińskiej stronie wzbudziło jakieś tam fale na jeziorze i te fale przeniosły się na naszą stronę, ale jak mówię, poza Cyganem Kosteckim nic tutaj nikomu się trwale złego nie dzieje. I teraz, proszę Państwa, pojawia się na radarach na monitorach opinii publicznej, na monitorach mediów, pojawia się postać marszałka Sejmu, który korzystać miał z usług jednego z tych przybytków rozkoszy, i marszałek rzecz jasna stanowczo dementuje, ale pytanie, czy na tym się kończy? Czy w ciągu nastu lat, już chyba bliżej 2 dekad działalności braci Rysicz na Podkarpaciu, czy tylko jeden marszałek Kuchciński został sfilmowany lub nie sfilmowany, jak twierdzi, w takich okolicznościach, bo może to na przykład był ktoś bardzo podobny do niego. Ale jeśli znalazł się ktoś podobny do marszałka Kuchcińskiego, to może na przykład znalazłby się, nie daj Boże, na tych nagraniach, które nie wiem, czy w ogóle dalej są po polskiej stronie, czy przypadkiem nie zostały przekazane stronie ukraińskiej do użytku. Jeżeli się znalazł ktoś podobny do drugiej osoby w państwie, bo przypomnę, że marszałek Sejmu jest drugą osobą w państwie. Tośmy niedawno ćwiczyli, prawda? Po zamachu warszawsko-smoleńskim marszałek Sejmu, wtedy Komorowski, stał się głową państwa na jakiś czas, zanim wybory prezydenckie przypieczętowały ten bieg rzeczy, podżyrowały. Otóż jeśli się znalazła druga osoba w państwie, czy też ktoś podobny do drugiej osoby w państwie, to może, nie daj Boże, znalazłby się ktoś podobny do pierwszej osoby w państwie. I tu wracamy do pytań, na które nie ma do tej pory urzędowych odpowiedzi, pytań o procedurę nadawania obywatelstwa polskiego braciom Rysicz. Pytanie jest bardzo konkretne. Czy przynajmniej jeden z braci nie nabył obywatelstwa polskiego z mocy decyzji prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w czasie, kiedy w kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za sprawę nadawania obywatelstwa odpowiadał wówczas wysoki, ale nie najwyższy urzędnik Andrzej Duda? To jest pytanie bardzo konkretne, na które prasa szuka odpowiedzi, ale jej nie znajduje. Kancelaria prezydenta wymawia się, powołując się na sprawę prywatności. Kancelaria prezydenta i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych stoją na stanowisku, że taka rzecz jak nadawanie obywatelstwa to jest sprawa prywatna braci Rysicz i to w żadnym wypadku nie powinno być przedmiotem publikacji podawanych do wiadomości opinii publicznej. Ja jestem innego zdania i w związku z tym mam nadzieję, że dowiemy się prędzej czy później tego, czy i który polski polityk, czy nazwiskiem Duda, czy jakimś innym nazwiskiem posługujący się, odpowiada za tę hańbę i skandal. Hańbę i skandal funkcjonowania, prosperowania ukraińskich przedsiębiorców, których kierowanie się zasadą pecunia non olet, pieniądze nie śmierdzą, jest aż nadto ewidentne, który urzędnik, i to niewątpliwie z tych najwyższych urzędników Rzeczypospolitej Polskiej, był czynny w procesie przyznawania braciom Rysicz obywatelstwa polskiego. Dlaczego? To są ważne pytania. I dlaczego odpowiedzi na nie muszą być uzyskane czy to w trybie śledztwa dziennikarskiego, czy to w trybie zapytania poselskiego. Szczerze mówiąc, na to liczę na to, że nie zawiedzie koło Konfederacji w Sejmie Rzeczypospolitej, że moi współkonfederaci, że zdołają wydobyć te informacje z urzędów państwowych. Dlaczego to jest ważne, żeby do tych informacji docierać? Bo, i tu spinam całą tę trochę śmieszną, trochę straszną fabułę tragikomiczną, nasuwającą silne analogie do filmografii sensacyjnej, jak wyżej wspomniałem, komediowo-sensacyjnej, co spina te wszystkie wątki. No spina je pytanie, to już z pełną powagą, pytanie o suwerenność najwyższych urzędników państwowych, samodzielność najwyższych urzędników państwowych w relacjach z Ukrainą. Jeżeli by się przypadkiem okazało, że nie tylko stosunki polsko-ukraińskie na tak trywialnym poziomie kontrolowanym przez braci Rysicz, że te stosunki obfitują w, powiedzmy to, komplikacje, że nastręczają problemów osobom takim jak druga w państwie osoba marszałka Sejmu Kuchcińskiego, jak nie daj Boże pierwsza osoba w państwie prezydent Andrzej Duda, no to pytanie, czy ci politycy mogą śmiało, bez kompleksów, bez zobowiązań i bez uzależnień, które by wynikały na przykład z popadania w jakieś krępujące sytuacje, czy oni mogą prowadzić politykę zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej na kierunku ukraińskim. A gdybyśmy my wiedzieli, że tu jakieś się pojawiły problemy, no to przecież musiałoby być dla nas jasne, że wszystkie inne służby państw okolicznych, a nawet dalej położonych, już dawno o tym wiedzą. Prędzej od nas dowiadują się takich rzeczy służby ruskie, pruskie, żydowskie, anglosaskie. No i to by nasuwało pytanie o suwerenność najwyższych przedstawicieli, najwyższych władz państwowych w ogóle, nie tylko w stosunkach polsko-ukraińskich. Wówczas też wracam do kwestii ewentualnego zaangażowania Andrzeja Dudy, wówczas jeszcze urzędnika kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego, świeć Panie nad jego duszą, dziś prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy, jego zaangażowanie w procedurę nadawania obywatelstwa przyjezdnym z obcych krajów. Gdyby okazało się, że to zaangażowanie jest faktem w takich sprawach jak sprawa braci Rysicz, no to pytanie, czy w tym zaangażowaniu nie odegrały roli jakieś niejawne zaangażowania, jakieś, nazwijmy to może nawet i felery biograficzne, czy też przypadki niezręczne, krępujące i żenujące, jak ten przypadek, o który posądzony został, jak twierdzi całkowicie bezpodstawnie pan marszałek Kuchciński. No i wtedy trzeba by zadać pytanie, to już naprawdę jest robota dla śledczych, nie wiem czy akurat dla śledczego Śnieżka, czy dla jakichś jego kolegów, ale trzeba by zadać pytanie o to, czy sprawą wagi państwowej nie są także cyrkulujące w mieście stołecznym Warszawie i okolicach plotki, być może całkowicie bezpodstawne, nie mające pokrycia w rzeczywistości, o sprawie rozwodowej państwa Dudów, która to sprawa rozwodowa rzekomo była gotowa już w miesiącach poprzedzających kampanię prezydencką roku 2015. Gdyby wypłynęły na jaw fakty tej kategorii, no to trzeba by drążyć do spodu i trzeba by wtedy zapytać, czy mieli dobrą wolę polityczną i kierowali się polską racją stanu i czy właściwie rozpoznali rację stanu ci, którzy Andrzeja Dudę wysunęli jako kandydata na prezydenta w roku 2014-2015. Czy być może z najlepszą wolą, nie popełnili jednak po prostu błędów, nie weryfikując w sposób pełny, precyzyjny, doskonały tej kandydatury. Takie błędy same w sobie byłyby na pewno znaczące w naszej ocenie współczesnych figur postpeerelowskiego teatrzyku politycznego, teatrzyku, w którym do rangi figur niebanalnych urastają takie kreatury jak bracia Rysicz et consortes, z jednej drugiej strony granicy ci, którzy bez współpracy, bez pomocy, bez spolegliwości, których przecież biznes tej kategorii, seks biznes, ani na Podkarpaciu, ani w żadnym innym zakątku naszego pięknego kraju nie mógłby się kręcić. To są pytania, które stawiam. Jutro ponownie je, rzecz jasna w telegraficznym skrócie, na sejmowej konferencji prasowej. To jest sprawa, która z dołów podkarpackich ekspresową windą wprowadza nas aż na samą górę w świat, w którym spotyka się świat polityki polskiej z półświadkiem polityki polsko-ukraińskiej. Kłaniam się Państwu z Podkarpacia. Do zobaczenia i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.